Moi drodzy, siemaneczko, ja jestem Lucik, obok mnie jest Prawala, jeden z naszych Discordowiczów, na który was serdecznie zapraszamy. Cześć! Cześć, cześć, cześć wszystkim! No, cześć, cześć, cześć. I plan jest taki, żeby dzisiaj zdobyć Murinę. Prawal, powiedz mi, ile masz wishy na nią? No, taka mała skromniutka ilość, tylko 350. Tylko 350, tak niedużo, tak z blessinga tyle dostaje się przeważnie. Okej, okay, a odkąd w ogóle to zbierasz? Mogę nawet pokazać historię. Okej, mamy kokomi, widzę. O kurde, 20.07, to było 4 miesiące temu? Dobrze liczę? No, tak, ja pierdzielę. Końcówka lipca. Końcówka lipca, no to fajnie, kurde. Całe szczęście jest listopad. Listopad, no. Fajnie. To widzę, że mapy masz przeeksplorowane wszystkie questy, wszystkie książki. Tak? No, w sumie to tak, tylko ta mapa najnowsza, co jest, tylko nie jest na 100%, ale tak to ta pozostała część Fontaine jest wszystko na stówkę. Okej, okay, kupujesz jakieś blessingi, BP? Ja jestem graczem free to play. Free to play, ja pierdzielę, szacun, naprawdę. Okej, okay, to co? Przejdź do rzeczy, nie ma co przedłużać. To lecimy z tematem. Tak jest. Murina, i tam mówiłeś coś kiedyś, że 160 wishy inwestujesz, tak? Zależy jak się poszczęści. Zależy jak się poszczęści. No dobra. To dycha czy pojedynczo? Ja zawsze całe życie pojedynczo walę, ale... Na jeden pity to tak pojedynczo, to tak niezbyt dobry bez sensu, do 60 przeważnie. Dycham ja, potem walę też tak, no, pojedynczo. W sumie to możemy już zacząć. Tak jest. To się nagrywa, panie, to się nagrywa. I ty potem dostaniesz czy i ała, kurwa, rzeczywiście. Miał. I. Okej. Okay. Czy ja słyszę u ciebie japoński język? Też sobie ostatnio japoński pobrałem, kurde. Fajnie brzmi. Jakoś tak nie mogę się od niego odzwyczaić, bo się ogląda te anime. Beidou! Tak, C6, okej. Okay. I druga dycha. O ja pierdzielę. O! Trolle to po 30 wishach, fajnie. I Sacrifical Catalyst, no spoko, też nie najgorsza broń. Ale widzę, że kiedyś ją zdobyłeś. Ja pierdolę, masz na jej zwroty wish, a nie, zawsze to coś. 61, te. Ja pierdzielę, dzieje się. Dzieje się. O kurde. Znaczy... Weszła ci, od razu ci weszła. No i dobra, zaoszczędzisz więcej wishy, nie? Ty wyszujesz jeszcze po konstelacje, bo z tego co wiem, konstelacje oddają. Na przykład tam punkty fanfar ci się zwiększają o ileś tam w C1. W sumie tu mam jeszcze setkę do wydania wishy, także mogę w sumie jeszcze wishować po kolejną konstelację. No to wal, kurde, śmiało. C1 w ogóle i konstelacje bardzo są mocne, oddają. No ona jest wszystko w jednym, jednostka. No, żebyś wiedział. Chyba nie ma co, ale to tam nasz ukochany weteran, który nie uznaje buildu bez crit rate'a przy 70%, to nakłaniał chyba kogoś tam, czytałem trochę na czacie, że do C2. No, mi wystarczy w sumie C1 w tym momencie. Ja zadowolę się C0, ale to u mnie jest prosta sytuacja, ale to później. I to znowu liczy mod zera. Klątwa Beidou, musisz chyba ją zbudować, to cię może zostawi. Ona do Furiny pasowała ze swoim perstem pod emblema, czy pod energy, czy po prostu ją zbudować jakoś. I 20. Nice, konstelacja do Charlotte. O nie. To jest klątwa Beidou, mówię ci. No ja pierdzielę, nie? To jest chyba C20 Beidou już. No ja ci mówię, musisz ją w końcu zbudować, doprowadzić jej build do perfekcji i wtedy dopiero zostawić cię w spokoju. Kolej, żeby ci wpadło tą konstelację byś miał. Ja już nawet nie liczę tych wishy, nie? Niech się dzieje co chce. Beidou. O! Ale dla Charlotte masz farta. Ja pewnie mnóstwo osób ci zazdrościć, bo z nowymi czwórkami często jest tak, że nie chcą przyjść. A to już dobrze liczę, masz C2 chyba, co najmniej. Jakoś tak nie byłem pilny, nie uważałem. No trudno. Lecimy dalej. Nie ma co. Jeszcze zostało 60. Tixi, tak jest. Sporo miałeś zwrotów wyższy, więc
trochę ci się tam odda. Już broni też widzę, że nie pierwszy raz dostajesz. I o, kolej. No, wystarczy o nich wspomnieć. O, no, spoko. Na co zero kolej mało komu się chce budować, ale z konstelacjami kolej jest w miarę przydatna. Chociaż też no wiele ją porównuje do Amber. O! Oho. Dwa razy po 60? Co to ma być? Jakiś dzień dziecka? Dzień dziecka. Dawaj. Nie ma co. Ale myślę, że nawet z Gwaranta będziesz zadowolony, nie? Kuki Shinobu. Shinobu w końcu przyszła. A, pierwszy raz dostałeś. Pierwszy raz, no. Nice, fajny healer. Nawet C0 to też nakładanie Elektra jest u niej fajne. A do Furyny będzie pasować, naprawdę. Sobie wpadła z wizytą. No i fajnie, kurde. Oho, nie przychodzi. Jest, ja pierdziele. Jaki farciarz. To jest już na pewno dzień dziecka. To skąd ma fit replay, zawsze masz szczęście, kurde, a ja whale pierdzielony, śmierdzący pół roku trzymam Gwaranta, żeby nie przegrać. Nie, no teraz to ja w sumie nawet nie wiem co zrobić, się takiego early dwa razy nie spodziewałem. Ja bym próbował na broń, bo myślę, że tobie katalizm też by się w sumie przydał trochę. W sumie mogę też pokazać jakie mam bronie na swoim koncie free to play. To pokazuj, no. Ja też w sumie sporo wishy mi przeleciało, sporo nie nagrałem wishy. O, dwa Thundering Pulse widzę masz. Aqua, R2, broni na hity. Włócznia Raiden byś mi oddał. Aqua Favonia. A co to jest ten katalizm tu Kokomi? To jest Baiju właśnie? Oto? Nie, no tak, to jest właśnie pod Baiju, no. Fuck, ja pierdzielę. Oj, to trochę szkoda byłoby jakbyś drugi raz dostał go. No, bo R1 mi w zupełności wystarczy. Nie opłaca się łączyć broni kompletnie. Zwłaszcza jak się jest free to play. No dobra, spoko. To wishujesz jeszcze coś, czy odpuszczasz? Pokazuj tą kurinkę. Ale nie, naprawdę fajnie, przyniosłem ci szczęście. To jest, nie, po prostu Genshin myślę, że on ma coś takiego wbudowane w sobie, że jak jest odpalony OBS, to po prostu zwiększa ci się szansa. Cudowne. Ta jedenka jest naprawdę OP, bo zwiększa ci 150 punktów, to na dzień dobry masz po prostu te punkty fanfar i limit jest zwiększony o 100, bo jest tam jakiś limit. A to jeszcze jakoś tak dogłębnie nie śledziłem Furiny. C6 sobie zobacz jaka jest OP, kurde. To jest dopiero akcja. Jakie to jest długie do czytania w ogóle, nie? O no, faktycznie. Konstelacje sobie popatrz i ewentualnie daj znać, jakbyś jeszcze wishować, bo C2 co najmniej to jest, zobacz sobie C2. No, jest naprawdę OP. Tak. I każdy punkt fanfary zwiększy Furiny maksymalne zdrowie od 0,35%. Zwiększenie to może być maksymalnie do 140, ale i tak to jest bardzo dobre. Punkty fanfar po prostu będą bardzo się opłacać. Okej, wiesz jaki artefakt set na nią dawać? O ten właśnie, no. Kurde, przygotował się. Dobra, to ja ci szczerze mówiąc gratuluję. Teraz ja sobie odpalam tutaj ten. Dzięki. Bardzo dużo szczęścia streamera. Tak jest, tak miało być. To jest gwarant. Ja mam układy z Hoyoverse, wiesz o co chodzi. Oni mnie tam sponsorują z boku i. Szykuje się niezła zabawa z nią, z tą Furiną. Tak jest. 60. 65. 70. 75. Co mi zniknęło? Miałeś pewnie ponad 75 pity i nie mogłeś zdobyć postaci. Znaczy wiesz co, ja bardzo długo trzymam, już ponad pół roku kurde, ten gwarant i całość po prostu przepierdzielałem na weapon banner, nie? Żeby mnie nie kusiło na jakąś postać. I ten weapon banner jest po prostu na... w takim stanie. Wow, fajna ilość broni. No, zwłaszcza te dwie kurde, ostatnie mi wpadły. I to jest było na 0 P-Team, wrzucam dychę, dostałem pierwsze elegy. Wrzucam drugą dychę i drugie elegy. A co to jest za ten katalizm koło tego Nahidy? Ten po prawej. A to jest Memory of Dust, ale on boostuje ci atak i masz 20% większą tarczę. Silniejszą tarczę, nie? To chyba jedna z takich broni zapomnianych. Zapomnianych i nieopłacalnych, nie? Tak, ona pochodzi, ona należy do tego samego kultu co Dion Farched.
tutaj też masz boost ataku i boost siły tarczy, nie? Identyczna pasywka. To jest dobra broń, to jest dobra broń, to jest dobra broń, to jest dobra broń. Ja ją dostałem na 10 wishy, to dostałem na 10 wishy. To dostałem na jednego wisha, to dostałem na 200 wishu. Te bronie mi pokrzyżowały plany. To będzie w ogóle na furyjne. Ale spoko, Aqua Simulacra też mi się powtórzyła. Wolf Gravestone też mi niedawno wpadł, to mi niedawno wpadło. No naprawdę, fajna kolekcja broni, nie powiem, że nie. Ja tam lubię bardzo bronie, zwłaszcza miecze. Możesz zauważyć, że jest tutaj przewaga mieczy i claymorów. Zdecydowanie, ale też łuków parę jest. Łuków się nazbierało, teraz będę polować na włócznie, bo chcę bardzo szczególnie włócznie rajdenki ogarnąć. No ale nic, dobra, nie ma co przedłużać. My tutaj nie o broniach, a o furyńce. Zdecydowanie. Załóżmy, że mam te 75 pity. Jakoś tak miałem. Byłem na początku softa, dobra. Furty Bejdo. Okej, to będzie 77, załóżmy. 78. 79. O! Przyda się. Jao, jao. Jest, 80. 81. Jest. I jak coś, to o, to jest 50-50. Tak, tak, tak. To jest 50-50. Mamy ją. Yeah. Jest i furinka. Tak jest. Mam jeszcze dychę. To ja nawet nie patrzę. God, nie? Nic ciekawego w sumie. O! Da się konstelację. Ale to się okej, to jeszcze sobie przerobię. No, nie miałem jakichś większych nadziei jeszcze tutaj sobie na Weapon Banner, może spróbuję raz. Ale generalnie już mówiłem to w moim jednym filmie, że no nie opłaca się po prostu, ten katalizm wszystko psuje. Bo wiesz, ja mam mnóstwo zamienników po prostu. Jakbym dwa razy... Są free-to-playowe zamienniki na tą broń. No właśnie, free-to-playowe, kurde, do stworzenia free-to-playowe. A jakbym dostał dwie takie bronie, to nie miałbym co z nimi zrobić. Już mam dwa LRG za dużo, kurde, i to już jest ból. No ale nic, dobra, mamy furinę. Już sobie wymieniam. Gdzie jest furina? Tu jest furina. Nowy nawadniacz. Yeah. Hello. Ja automatycznie daję jej, w sumie nie wiem, co by jej tu dać, kurczę. Chyba to dam jej. To jest dobra broń, naprawdę boostuje jej HP niemiłosiernie. Jeśli chodzi o artefakty, to obowiązkowo na nią. Ja będę na niej jeszcze głębszy poradnik tam mówić, a wyjaśniać. Ale ciekawcy mogą sobie zobaczyć, czy kubek pod HP, ewentualnie Hydro damage, jeśli chcemy, żeby troszeczkę jednak biła, ale głównie HP się jej buduje. Dobra, dalej czapka. Z racji, że miecz daje dużo i HP, to dam jej tutaj czapkę z crit rate'em, ale crit damage'em. Śmiałem taką, co ma dużo HP właśnie. Chyba to. No, tutaj ma. Mogę pokazać nawet swoją, jaką wyfarmiłem. Tutaj piórko też z HP, substatami. Generalnie jak najwięcej HP się boostuje i tyle w temacie tak naprawdę. Masakra, dobra. A jeszcze jeden artefakt jakiś zostawiłem. Sansa, kurczę, nie mam porządnego. Chyba, że jako off-piece dam coś. Zaraz zobaczymy, HP percentage. Jako off-piece mogę dać tymczasowo i tyle. No, o to mogę dać na przykład chociażby, dobra. Zajebista, zajebista. Reszta mojego seta jest jeszcze do zbierania, w tym HP Sensy. No i od 2 miesięcy farmię ten set, kurczę, i ciężko, ciężko. Może w tej wersji się uda w końcu, że furyna przyniesie mi więcej szczęścia. Dawaj kubek. Hydro Damage czy HP? Myślałem, czy by nie wziąć tego z mojej Yelon. Hydro Damage. To nie wiem, będziesz kombinować, bo furyna akurat będzie dobrze nawadniać, nie? Powinna przynajmniej, z tymi maskotkami w trybie Ouzi. Pokazałem tam, jaką mam. Jaki mam kubek. Widzę właśnie. Nie, naprawdę fajne. Dobrze. I to na razie dwa artefakty widzę, masz najlepsze. Dobra, spoko. Tak, tak. Reszta jest do zbierania. No, u mnie też, nie przejmuj się. Ale fajnie, dobrze. Ale fajna ta furinka. Bardzo fajna postać, nie powiem, że nie. Nie wiem jeszcze, jak fabularnie to wyniknęło, że nie wiem, że ma zostać skazana, co nam twórcy zaspoilerowali, ale to trzeba obserwować, nie?
Czasem się dowiemy. Ja w niedalekiej przyszłości nagram poradnik na temat furyny dogłębszy, tak żeby każdy mógł sobie z łatwością zbudować, ale to co już zobaczyliście, to już mniej więcej wiecie jak ją budować. Komentował Lucik, komentowała Brawala, zapraszamy was na Discorda, pochwalcie się swoimi wishami, czy to w komentarzu, czy to właśnie na Discordzie. Mam nadzieję, że tak... Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji dla Lucika. O, dziękuję, dziękuję bardzo ślicznie. Aż sobie usiądę i coś wszamię. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, heja! Heja, heja! Komentował Lucik, hej!